TVP nie potrafi dać za wygraną. I kiedy ostatni raz wspomniałem, że osiągnęli szczyt hipokryzji, postanowili podjąć rękawice i po raz kolejny udowodnili, jak kreatywni są w manipulowaniu cudzymi wypowiedziami. To już taki dorosły jest, ale tu się nie stało. I tak z całej mojej argumentacji przedstawionej w ostatnim filmie, w odpowiedzi nagranej przez TVP pojawiło się wyłącznie mocno pocięte zakończenie. Bo to jest wasza strategia. Pokazać, że ludzie oburzeni na wasze działania są całkowicie bezsilni. Bo wy i tak możecie ocenzurować ich wypowiedzi, przedstawić ich w niekorzystnym świetle, ośmieszyć przed swoją stałą widownią, która w znacznej mierze nie zweryfikuje zewnętrznych źródeł i doprowadzić do tego, że zamkniemy usta, bo przecież i tak nie mamy z wami jak wygrać. Niestety nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich wypowiedzi uczestników motelu Polska w dobrej jakości, ponieważ 22 odcinek, w którym zostałem skomentowany, do tej pory nie trafił na platformę VOD.tvp.pl. Mimo, że poprzednie odcinki trafiały tam chwilę po emisji. Z mojej strony jest to ostatni odcinek na temat motelu Polska. Nie zamierzam dalej odbijać piłeczki. Dlatego swoją odpowiedź kieruję nie tylko do was, ale do wszystkich, którzy zdecydowali się zabrać głos w tej sprawie. Może w ten sposób uda mi się zapobiec obróceniu dyskusji na korzyść twórców i uczestników samego programu. Na początek przejdźmy jednak do samej odpowiedzi uczestników motelu na mój ostatni film. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Dominik Bos tak odpowiedział na zaproszenie Doroty. Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie, dziewczyno. Proszę pani, bliżej mi do 30 niż 20. Proszę ze mną rozmawiać jak z dorosłą osobą, a nie upupiać mnie i mówić o mnie jako małym chłopczyku. Okej, no dobrze, nie upupiajmy go. Proszę mnie nie upupiać. Tak. Upupiać, czyli ośmieszać kogoś, na przykład infantylizując jego osobę. Widocznie podstawa programowa przewidziana dla liceum i technikum to dla osób odpowiedzialnych za Motel Polska za dużo, bo hasło to pochodzi z Ferdy Durkę, którego fragmenty znajdują się w wykazie lektur obowiązkowych. Na przyszłość polecam wam, żebyście w składanych do stacji CV, oprócz wspierania PiSu, patrzyli również na wyniki matury z polskiego. Zgadzam się. Pod trzema warunkami. Po pierwsze, mogę zabrać ze sobą moje własne kamery i mikrofony. Po drugie... Panie montażysto, cięcie się panu przypadkiem postawiło. Akurat jak mówiłem, że mikrofon i kamery chciałbym zabrać w celu upewnienia się, że nie będziecie mogli manipulować moimi wypowiedziami ani przedstawionym materiałem. W ten sposób będziecie zmuszeni nie manipulować ani moimi wypowiedziami, ani materiałem, który mi pokażecie. Bardzo mi miło, że pan się odniósł do mojego zaproszenia, ale ja pana zaprosiłam na kanapę obok. A nie ze sobą towarzyszącą. Widzę, że pan mimo swojej dorosłości, o której pan nas przekonuje... Jest problem z zrozumieniem... Nic pan nie zrozumiał. Prosty zrozumienia. Jego zaproszenia. Nie, nie zaprosiła mnie pani na kanapę obok. Tutaj jest pani własna wypowiedź. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Chyba, że wypowiedzi samych uczestników również są przeinaczane, ale to już jest wasz problem, a nie mój. Wyleje się znowu hejt, ale dialog z takim panem to mi przypomina... Nie, to na poziomie przedszkola, wiesz. Jakbyś próbowała zagrać w szachy, nie wiem, z gołębiem. Gołąb co robi zawsze, jak próbuje z nim zagrać w szachy, Kasia? Co robi? Nie wiem, nie chcę brzydko mówić. Nasra? Na szachownicę? Tak, i coś to zrobi, poprzewraca wszystkie pionki. Wiecie, co jest zabawne? Że w motelu całkowicie przypadkowo została wygłoszona treść jedynego SMS-a, jakiego otrzymałem w sprawie waszego programu po jego emisji. I pozostaje mi to uznać za zwykłą zbieżność, ale to chyba nie mówi o was zbyt dobrze, że do tej pory zastanawiam się, czy bylibyście do tego zdolni. Chciałbym wierzyć, że tak nie jest, więc pozostaje mi ten komentarz skwitować, powtarzając to, co powiedziałem panu ostatnio. Autorefleksji chyba zabrakło, bo mówi to pan w programie, który nawet nie kryje się z tym, jak bardzo manipuluje moimi wypowiedziami. Nie zrozumiał. Prosty, dokładnie, zrozumienia. Jego zaproszenia. A szkoda, bo myślałam, że jest pan prawdziwym partnerem do rozmowy. Rozumiem, w takim razie może okaże się lepszym partnerem do rozmowy o pani własnych pobudkach do występowania w motelu. Dla mnie w dalszym ciągu TVP jest nagrodą. Jest absolutnie bonusem życiowym, jest
uznaniem mojej pracy zawodowej i jest, podchodzę do tego naprawdę w bardzo poważny sposób i kompletnie nie mieszam go z polityką. W ogóle mnie nie obchodzi polityka, dlatego że ten rząd czy inny, który na ten czas ludziom nie pasuje, za chwilę się zmieni, będzie kolejny i będzie większy lub mniejszy hejt na telewizję. Więc ja jestem absolutnie poza polityką w tej telewizji. Ja robię swoje, występuję, reklamuję się i czuję się z tym fantastycznie, czuję się wyróżniona. Także tylko tak do tego podchodzę. To jest najdłuższa definicja słowa oportunizm, jaką w życiu słyszałem. Mieliście dosłownie 5 lat na zauważenie, że TVP łączy się z polityką. Jesteście dorosłymi ludźmi i waszym obowiązkiem jest interesowanie się, komu powierzacie swój wizerunek, a nie przymykanie oczu i przyczynianie się do propagandowych działań, bo to korzystne dla biznesu i można się reklamować. Nie da się jednocześnie brać pieniędzy podatników od rządu za bycie częścią jego medialnego aparatu i pisać na Facebooku, że udział w programie nie jest poparciem żadnej partii politycznej. Otóż jest. Tak samo nie da się, tak jak inny uczestnik programu, Michał Zakrzewski, publikować tekstów w stylu, cytuję, nie zmienimy decyzji Trybunału, ale zmienimy rząd. Kaczyński zajmie się kotem, a nie? I jednocześnie występować w programie, który wielokrotnie ośmieszał strajk kobiet. Nawet jeżeli sami tego nie mówiliście w programie, to podpisaliście się pod udziałem w nim. Co więcej, wzięliście za udział w takim programie kasę podatników. I możecie powtarzać, że wy sami tego nie popieracie, ale chcieliście tylko zarobić. Ale to dokładnie na takich postawach jest zbudowane dzisiejsze TVP. Nikt nie jest winny, każdy tylko wykonuje swoją pracę, a finalnie niczym w filmie Cube wychodzi na to, że projekty powstają same z siebie. A propos oportunizmu, jedną z postaci, które wystąpiły w odcinkach Motelu Polska o mnie, jest pan Michał Waleszczyński, któremu nie do końca spodobało się, że w poprzednim odcinku nazwałem go Diablo z Septagonu. Po prostu zasugerowałem się komentarzami zwracającymi się do pana Per Diablo, który w dodatku pan sam serduszkuje, i samym faktem, że pana kanał ma również bardzo diabelską nazwę. Ale rozumiem, może to być zbieżność. W razie czego ja również nie nazywam się Dominik, a więc... Pan Michał zdecydował się nagrać o sprawie prawie 25-minutowy odcinek, w którym tłumaczy, że czuje się pokrzywdzony przez TVP i mnie. W momencie, w którym youtuber poczuł się tak bardzo obrażony, no to postanowił zaatakować mnie. Rozumiem, panie Michale, że boli pana krytykowanie pańskiego udziału w prorządowych działaniach upolitycznionej telewizji. Kurczę, to prawie tak jakby dorosły człowiek ponosił konsekwencje swoich własnych czynów. To, co pan teraz robi, to bardzo umiejętnie zastosowany victim card. Przypominam, że miał pan 5 lat na zorientowanie się, jak działa TVP. Jest pan osobą biegłą w internecie, prowadzi pan przecież kanał na YouTubie. Musiały do pana docierać jakieś informacje o tym, co się w prorządowej telewizji dzieje. A nawet jeżeli jakimś cudem pan tego uniknął, to jeżeli zamierzał pan wystąpić w czymkolwiek funkcjonującym z pieniędzy podatników, w dobrym guście byłoby najpierw upewnić się, na czym miałoby to wystąpienie polegać. Szczególnie, że nie brał pan udziału w programie od pierwszego odcinka. Na początek muszę jednak zaznaczyć, że pan Michał podkreślił, że żałuje wzięcia udziału w programie. Powiem wam szczerze, że muszę się w tym momencie zabić w pierś, będę to robił jeszcze kilka razy podczas tego odcinka, że to, że nie sprawdziłem, czym jest program Motel Polska, to było naprawdę bardzo dużym błędem, słuchajcie. Ponieważ ten program, muszę to niestety przyznać, jest wykorzystywany jako taki program, powiedzmy, szkalujący osoby, które nie zgadzają się z partią rządzącą w Polsce. Co więcej, pan Michał zdecydował się nawet na przeprosiny skierowane do swoich stałych widzów. Wszystkich moich widzów, którzy poczuli się tym występem urażeni, chciałbym w tym momencie przeprosić, przyznać się do błędu i powiedzieć, że mój udział w Motelu Polska był po prostu trochę nieodpowiedzialny, nie? Trochę nieodpowiedzialny oraz był to po prostu błąd. Przeprosin nie otrzymałem jednak ja, ze względu na to, że zdaniem pana Michała jestem odpowiedzialny za komentarze i wiadomości, jakie po wszystkim otrzymuję. Czułem się głupio, że wpakowałem się, wiecie, w jakąś tubę propagandową i tak dalej, i tak dalej, ale w momencie, w którym zobaczyłem, do czego są w stanie, do czego jest w stanie publika Dominika Awięca się posunąć, no to troszkę mi się mniej przykro zrobiło. Mianowicie, takiej ilości wyzwisk, gruźb, które dostawałem w wiadomościach prywatnych. Nawet planowałem cię przez moment przeprosić, no ale po tym, jak zobaczyłem to, co robią twoi widzowie, no to absolutnie przepraszać nie będę. Mogę jedynie przyznać się do
błędów. Panie Michale, w momencie opublikowania pańskiej odpowiedzi mój materiał miał mniej więcej 1 300 000 odsłon. Nawet uwzględniając nową falę widzów, mój kanał w tym samym momencie liczył około 360 tysięcy subskrybentów. Zostawia nas to mniej więcej z 1 000 000 odsłon, w znacznej mierze wygenerowanych przez ludzi niebędących moją widownią. Co więcej, kolejne grupy widzów zapoznały się z całą sytuacją za pośrednictwem znanych youtuberów czy streamerów, którzy niekoniecznie mówili o motelu tak łagodnym językiem jak ja. Każdy, kto ogląda mój kanał regularnie, bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo potępiam tego rodzaju toksyczne zachowania. Jaką ma pan pewność, że to moja widownia się tak zachowuje? Co więcej, nawet jeżeli mały odsetek moich widzów zachowywałby się w ten sposób, dlaczego to ja mam ponosić tego konsekwencje, jeżeli od lat robię wszystko, żeby odciąć się od takich osób? Swoją drogą, czy nie występował pan przypadkiem w Motelu Polska? Programie generującym negatywne uczucia wobec ludzi nieodpowiadających rządowi? Czy na poważnie myśli pan, że nikt, kto obejrzał Motel Polska, nie zrobił albo nie powiedział komuś czegoś niemiłego pod wpływem tego, co usłyszał w programie? Ja jednak w swoim filmie mówiłem o działaniach osób odpowiedzialnych za motel, a nie o wypowiedziach jego widzów. A proszę mi wierzyć, te też są. Włodarze, że tak powiem, stacji, osoby, które mnie tam zatrudniały, no bardzo im mocno im zależało na tym, żeby mnie tam zatrzymać. Gwarantuję wam, że otrzymałem taką propozycję od TVP, na którą 99% osób, które mnie tak bardzo hejtuje, by przystało, ba, za połowę tego by przystało, jestem pewien na 100%. Panie Michale, gwarantuję panu, że to tak nie działa. Po prostu nie każdego człowieka można kupić. Poza tym, jeśli można zaufać wypowiedzi pana Jacka Łęskiego w tej sprawie, wiecie, pana prowadzącego Motel Polska, nie uważam, że kwota 500 zł za udział w jednym odcinku jest wystarczająca do sprzedania się dla tych 99% krytykujących, o których pan mówi. Idąc dalej tym tropem, pan Łęski poinformował również, że to pan zażądał podwojenia tej skromnej stawki za dalszy udział w programie. A materiał atakujący motel opublikował pan po odrzuceniu tej propozycji przez prowadzących. Panowie, jedno albo drugie. Jednym z najmocniejszych argumentów przedstawionych przez pana Michała jest to, że wyciągnąłem prywatę z jego pracą. Jego odpowiedź na nasze wypowiedzi, no była tak naprawdę na takim samym poziomie, no, co ten cały PiS, nie? Czyli gościu tak naprawdę, no, wjechał mi na życie osobiste, jakby nie było, słuchajcie, no, powiedział o tej robocie, nie wiem po co. Panie Michale, to był pana własny publiczny komentarz, opublikowany na pana własnym publicznym kanale na YouTubie, w odpowiedzi na pytanie, dlaczego zdecydował pan się wystąpić w Motelu Polska. Jeżeli ja sam publicznie podałbym prywatne fakty z mojego życia, to nie mógłbym obwiniać innych, że je przytaczają. Szczególnie jeżeli robią to, żeby umożliwić widzom zapoznanie się z czyjąś perspektywą i lepsze zrozumienie jego motywacji. I najpewniej tak by się to skończyło, gdyby nie to, że minutę później unosi się pan dumą i zaczyna listować wszystkie zawody, jakie pan wykonuje, wskazując, że mógł pan jednak przybierać w otrzymywanych propozycjach. Posiadam zwykłą, normalną robotę od 8 do godziny, powiedzmy tam 16. No to do tego jeszcze gram w serialach, do tego prowadzę kanał na YouTube, do tego komentuję wydarzenia sportowe, tłumaczę gry wideo, jestem w stanie się założyć, że duża część z was niejednokrotnie grała w po polsku w niejedną grę mojego tłumaczenia. Jestem po prostu człowiekiem, który pewnego dnia bardzo by chciał móc wyjść przed swój dom, odpalić ogromne cygaro i patrzeć w oddali na swoją hodowlę alpak oraz na swoją, nie wiem, piątkę albo dziesiątkę dzieci, nie? Do tego, jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, to uważam, że powinien zapierdzielać. Więc też to nie było tak, że ja straciłem pracę i poszedłem do Motel Polska, bo nie miałem innego wyboru, tylko po prostu ja ogólnie rzecz biorąc bardzo, ale to bardzo dużo pracuję. No i też nie płaczę z tego powodu, tylko robię to po to, żeby coś w tym życiu mieć. Przepraszam, że uraziłem pańskie CV, ale kierowałem się informacjami, które sam pan podawał publicznie, mówiąc, że poszedł pan zagrać w motelu z braku pracy. Jeżeli zamierza pan zagiąć mnie kolejnym faktem, którego nie podał pan w poprzednich tłumaczeniach, to nie jest to mój błąd argumentacyjny, a pańskie kombinowanie, jak dobrze wypaść przed publiką, na zmianę przedstawiając jej dwie kompletnie różne wersje wydarzeń. Jest tylko jeszcze jedna rzecz, słuchaj, Dominik. Powiedziałeś, że napisałem do jednego z twoich kolegów o kolabo, i wstawiłeś rozmowę z nim tam do tego programu, że tam się śmiejecie, hi hi hi, ha, ha. Tylko nie wiem, czy ten twój kolega ci powiedział, że się na to kolabo zgodził, nie? Cholera, ma pan mnie.
Szkoda tylko, że mówimy o dwóch kompletnie innych osobach. Z tego, co dowiedziałem się od Naruciaka, który zdecydował się ujawnić w tym materiale, nie odpowiedział on w żaden sposób na pańską propozycję współpracy, ani na żadną z absurdalnie wielu wiadomości o treści siema, którymi podbijał pan swoją propozycję w jego powiadomieniach. Szkoda, że po 5 miesiącach pisania Adamowi siema zdecydował się pan nagrać Q&A, w którym jedzie pan po nim, w dodatku udając, że nie pamięta pan nazwy jego kanału. Nie ukrywam, że tak na przykład uważam humor niekrytego krytyka za bardzo taki... jest to humor dla inteligentnego widza na pewno, tak? I jego anegdoty są bardzo trafne, bardzo fajne. I filmiki niekrytego krytyka mi się bardzo podobają. Ale na przykład nie podobają mi się filmiki innych youtuberów, którzy robią sobie bekę z Septagonu. Oczywiście nie mówię, że nie masz czego robić beki, bo jak najbardziej jest. Takich youtuberów jak, nie wiem, ten jakieś Loczki, Ciunkaj. Chodzi o to, że wiecie, no, są jakieś małolaty, które popiskują przed tym ekranem i tam, wiesz, tam nie masz ani jakieś fajne puenty, ani jakieś fajne anegdoty, ani jakiegoś ciekawego żartu, tylko jest... No, to mi się akurat nie podoba, bo uważam, że po prostu jest... niskie jakościowo, nie? Tylko głupio tak trochę obsmarowywać człowieka na swoim filmie, żeby 3 tygodnie później znowu pisać do niego wiadomość o treści siema, żeby dotarła w końcu do niego ta propozycja crossa, co nie? Trochę to fałszywe, hej, chcesz coś z Avonu? Panu najprawdopodobniej chodziło o Lacarnuma, który owszem, zgodził się na propozycję, ale potem wycofał się, gdy dowiedział się, że gra pan w Motelu Polska. O nim też wiedziałem i nawet miał swój mały fit na przytoczonym wcześniej screenie. No tak swoją drogą, szczerze mówiąc, o to słuchajcie, no to gość robi antyrządowe filmiki, no to chyba pokazanie go w telewizji jest dla niego tak naprawdę mega fejbem, nie? No bo słuchaj, widocznie na tyle zabolało stacje i TVP oraz PiS twoje materiały tak bardzo je zabolały, że postanowili cię aż pokazać, nie? Więc chyba spoko. Taka win-win sytuacja. Wiecie pan, dla mnie to nie jest win-win sytuacja. Nie każdy człowiek myśli w tych kategoriach. Dla mnie wykorzystywanie tego w celu dalszego podgrzewania dyskusji to zwykły oportunizm. I to nie mniejszy niż ten uczestników programu. I jedno i drugie sprowadza się do tego, że liczymy, że będziemy się w Motelu Polska pokazywać co tydzień. I uda nam się na całej sytuacji zarobić jeszcze więcej i zdobyć jeszcze większą rozpoznawalność. Bo fajnie jest teraz spojrzeć na mojego Social Blade'a i ekscytować się wizją bycia kolejnym youtuberem tygodnia pokazanym w TVP, ale to jest dokładnie to, czego oni by chcieli. I jeżeli jesteśmy już w temacie błędnego postrzegania całej sytuacji jako mojego sukcesu, którego należy zazdrościć, chciałbym na chwilę skupić się na czymś bardzo dla mnie nieprzyjemnym, ale obawiam się, że koniecznym. Mianowicie, chciałbym porozmawiać o gloryfikowaniu przez innych twórców internetowych mojej sytuacji, a nawet zazdrościć, że to nie oni znaleźli się na moim miejscu. My precious. My precious. My precious. Najpierw, dlaczego to ciebie? Dlaczego to ciebie wybrali? Dlaczego? Dlaczego nie mnie TVP wybrało? Tfu! Chłopaki, lubię was, ale odmówiłem wzięcia udziału w tym odcinku. I kiedy zaproponowaliście mi wystąpienie w nim, to był mi on przedstawiany jako sympatyczne odniesienie się do całej sytuacji, a nawet wsparcie mnie w konflikcie z TVP, a nie scenki plucia na mnie za to, że nie zagrałem w materiale. Promowanie materiału moją twarzą, mimo że zaznaczałem, że chciałbym mieć teraz czas na przemyślenie wszystkiego i zrozumienie tego, co mnie właściwie spotkało, i pół żartu podkręcanie tego, kto zostanie następnym youtuberem tygodnia w TVP. A wiecie, jak z perspektywy czasu zaczęło wyglądać bycie postawionym w takiej sytuacji? Obecnie praktycznie musiałem schować się przed moją społecznością z obawy o to, że każda jedna moja wypowiedź będzie udostępniana dalej i wyciągana z kontekstu. Nawet jak napisałem na facebookowej grupie "No i leci odpowiedź na TVP", zostało to przez widzów wyciągnięte na Twittera i potraktowane jako zapowiedź kolejnego filmu o sprawie. Ja po prostu poinformowałem grupę widzów, że w tamtym momencie była o mnie emitowana odpowiedź, że to się znowu dzieje. Sytuacja jest poza kontrolą do tego stopnia, że przeczytałem już 4 artykuły mówiące o tym, że za moje ewentualne wystąpienie w TVP chciałem otrzymać od stacji 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych miało zostać przelane na WOŚP, a nie na moje konto. O ile informacja ta, powielona na małym portalu, prawdopodobnie nie niesie za sobą tragicznych konsekwencji, to ten sam fake news opublikowany na stronie Plotka czy Radia Z, mimo dobrych intencji, stawia mnie przed gigantyczną publiką w roli kolejnego oportunisty, który byłby w stanie zrobić wszystko dla kasy. Wiem, że pisząc takie artykuły chcecie dobrze, chcecie poinformować ludzi o sprawie, ale zastanówcie się 5 razy, zanim powielicie treść jednego
źle napisanego wpisu. Bo nie weryfikując tak prostych do uzyskania informacji, niewiele różnicie się od Motelu Polska. Codziennie stresuję się też sytuacją moich bliskich, bo konflikt naraża także ich. Przypominam, że nie rozmawiamy tutaj o YouTube'owej dramie, tylko de facto o zadzieraniu z partią rządzącą. Nie, to nie jest sytuacja jeden na milion. Jeżeli sygnalizuję wam, że tymczasowo chcę trzymać się z daleka od jakichkolwiek publicznych działań, szczególnie działań o treści komediowej, to w dobrym guście byłoby nie wpychanie mnie bez pytania na dwa instagramowe kafelki reklamujące odcinek, thumbnail odcinka i finalnie nagranie praktycznie godzinnego odcinka, w którym co kilka minut odnosicie się do mnie na różne sposoby, parodiujecie mój konflikt z motelem, przedrzeźniacie moją odmowę wzięcia udziału w odcinku. To może z tobą pooglądam, to nagralibyśmy wspólnie odcinek. Nie, wiesz, ja sam rzeczy robię i raczej bym przy tym został. Sam? Tak. Widziałem, że nagrywasz z innymi. Nie, nie, ale wiesz, naprawdę wolałbym jednak sam. I finalnie smarujecie to wszystko lokowaniem. Jakbym chciał promować moją twarzą produkty na tej całej sytuacji, to po prostu sam zgodziłbym się na jedno z pięciu lokowań, których umieszczenie zaproponowano mi na mojej ewentualnej odpowiedzi. Ale wiecie co? To byłoby trochę niesmaczne. Ty oglądałeś tak realnie te odcinki? Tak po prostu puściłeś całych sobie? Nigdy chyba nie oglądałem. Gdzieś tam oglądałem, bo ludzie mi to w kółko podsyłali, że weź skomentuj jeszcze zanim Dominik o tym nagrał film, więc gdzieś to właśnie obejrzałem i miałem w planach skomentowanie tego. Ale ostatecznie się za to nie zabrałem, a może wtedy by w końcu no. Odpowiedzieli. To była ta szansa jedna na milion. No, no. Zastanówcie się, czy pojawianie się co tydzień nowego youtubera w TVP nie doprowadziłoby do tego, że po krótkim czasie telewizja ta, zamiast bycia traktowaną krytycznie, stałaby się postrzegana bardziej w kategoriach rozrywkowych. I po chwili milion dzieciaków czekałby co tydzień na odcinek Motelu Polska, żeby zobaczyć, kogo tym razem pokażą. A mimochodem, chłonęłyby one poprzedzające to 20 minut indoktrynowania w duchu partii. Ja osobiście od dalszego komentowania Motelu Polska się odcinam, żeby nie doprowadzić do właśnie takiej sytuacji. Was również proszę o przemyślenie tego, czy serio chcecie być na moim miejscu, bo mogę wam szczerze powiedzieć, z perspektywy czasu, cholernie nie warto w takim położeniu się znaleźć i nikomu tego nie życzę. A jeżeli nie potrafimy tego dostrzec, to pozostaje nam jako branży powiedzieć tylko jedną rzecz. Brawo. Stać nas na coś lepszego.